Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Z Jasnej Góry bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, ale także słuchaczy Radia Maria. Jesteśmy dzisiaj u Matki Bożej, jakżeżbyśmy tu nie mogli być. Dzisiaj uroczystość jej wniebowzięcia. Nasze oczy są podniesione na niebo, skąd odczytujemy wielki znak, który został nam ukazany w jej osobie, w jej chwale. To ona, Matka, uniesiona aż do chwały Boga. Ona, która staje przed Ojcem, prowadzona przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Stąd nie dziwimy się wcale, że Polska wędruje już od końca czerwca tutaj na to miejsce, że można powiedzieć, że dzisiaj Polska klęczy na Jasnej Górze wobec swojej Matki, wobec tej, która jest nam dana ku obronie, ale także ku przewodnictwu, ku Matce, która też nam przewodzi na co dzień, w zwyczajnych dniach. Dlatego tu jesteśmy, u niej szukamy wsparcia, pomocy, ale też chcemy jej wszystko powiedzieć o nas samych. Za chwilę rozpocznie się Eucharystia, której przewodniczył będzie metropolita częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Zapraszamy do bycia z nami, ale do przeżycia tego niezwykłego nawiedzenia, które nam dzisiaj zostaje kolejny raz ofiarowane. Wolności wskaż szlak. Rozpoczyna się Najświętsza Eucharystia, śpiew na wejście Jasnogórski Chór Mieszany. Thank you.
Słowa pozdrowienia skieruje do nas generał zakonu Paulinów, ojciec Arnold Chrapkowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy siostry i bracia pielgrzymi, razem z całym Kościołem wielbimy dziś Boga za dar Maryi Wniebowziętej. W głębi naszych serc czujemy wdzięczność, że każdego dnia Matka Boża prowadzi nas do Chrystusa, pociesza i rozpala nadzieję w najtrudniejszych chwilach. Nasze życie często porównujemy do pielgrzymowania. Wiemy, jak ważne jest to, by wybrać właściwą drogę. Pierwszą i najważniejszą drogą jest Jezus Chrystus, który daje nam życie wieczne. Każdego roku wielu z nas pragnie doświadczyć Jego szczególnej obecności we wspólnocie żywego Kościoła, który wyrusza na pątnicze szlaki. Dlatego po pandemicznej przerwie na nowo wróciliśmy na pielgrzymki, na drogi wiodące z różnych stron Polski na Jasną Górę. Staliśmy się żywym Kościołem w drodze, w którym doświadczamy żywej obecności Boga oraz braterskiej wspólnoty. Do duchowej stolicy Polski prowadziły nas różne drogi, ale cel był ten sam: ujrzeć oblicze Maryi i wobec jej pełnego miłości spojrzenia zobaczyć całe swoje życie. Błogosławiony kardynał Wyszyński wyznał, że przybył na Jasną Górę odprawić mszę świętą prymycyjną, aby mieć tutaj Matkę. Za jej przykładem przyszliśmy tutaj, aby mieć Matkę. Z nią łączymy nasze życie, jakiekolwiek ono by nie było, bo wiemy, że droga życia Maryi, którą ona wskazuje, to droga do nieba. To jest droga naznaczona wiarą w Boga, miłością i służbą drugiemu człowiekowi, a przede wszystkim to droga, którą jest sam Jezus Chrystus. Dlatego na tej drodze możemy odnaleźć wolność i pełnię życia. Wpisani w oblicze jasnogórskiej Matki jesteśmy wezwani nie tylko do tego, by Maryję chwalić, ale by uczyć się od niej, w jaki sposób słuchać Boga i w świetle Bożego prawa układać nasze życie rodzinne, społeczne, narodowe. Tak jak przed laty, także i dziś zagraża nam wiele niebezpieczeństw, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Dlatego tu, na Jasnej Górze, trwa nieustanna modlitwa o cud przemiany naszych serc. Każdy z nas potrzebuje łaski nawrócenia i przemiany życia. Każdy z nas wezwany jest do nieustannego trudu powstawania z grzechu do łaski. Ponadto do Chrystusowej drogi, którą wskazuje Maryja, należy także uznanie swoich grzechów, zerwanie z pychą i rezygnacja z chorych ambicji. Wielu naszych braci i sióstr zagubiło się na drogach życia bez wiary. Trawi nas choroba, brak zgody i pokoju na świecie, brak poszanowania Bożego prawa, niszczenia chrześcijańskich fundamentów naszej cywilizacji. Widzimy, jak bardzo trzeba nam duchowej mobilizacji narodu oraz zaufania Bogu. W czasie niepokoju i wojny w Ukrainie, gdzie ludzie tracą życie, my, tu na Jasnej Górze, przynosimy
w darze nowe życie. Zioła i kwiaty, dające nie tylko radość, ale także nadzieję, że po bolesnych zawieruchach przychodzi radość odradzenia. Chcemy radować się każdym życiem i za każde życie dziękować. Wszystkie nasze trudy, nadzieje i bolączki składamy w Twych dłoniach, Matko Boża Zielna, wraz z kwiatami i ziołami, prosząc, byś zaniosła je przede wszystkim przed Boże oblicze. A wracając do swoich domów, idźmy jako świadkowie Bożych dróg, dróg naznaczonych wiarą, której uczył nas największy z jasnogórskich pielgrzymów, święty Jan Paweł II. Bezgranicznie zawierzajmy się także, jak uczył prymas tysiąclecia, Jezusowi Chrystusowi poprzez zawierzenie Maryi, która na Niego wskazuje. Drodzy pielgrzymi, w jasnogórskim domu Maryi Wniebowziętej witam Was, drodzy bracia i siostry, i pozdrawiam naszych gości i pielgrzymów, przede wszystkim księdza arcybiskupa Wacława Depp, metropolitę częstochowskiego, który przewodniczy dzisiejszej liturgii. Witam księdza arcybiskupa Roger Piren, arcybiskupa emeryta archidiecezji Bertua w Kamerunie. Witam księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. Witam księdza biskupa Łukasza Buzuna, biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej. Witam serdecznie wszystkich kapłanów, kleryków, osoby życia konsekrowanego. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Witam przedstawicieli mediów, służby medyczne i porządkowe. Witam Was, drodzy i kochani jasnogórscy pielgrzymi, którzy uwielbiacie Boga za wielkie rzeczy, które uczynił Maryi Wniebowziętej i podążacie jej drogami. Maryjo Wniebowzięta, oręduj za nami u Twego Syna Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z Wami. I z Duchem Twoim. Zjednoczeni pozdrowieniem i słowami Ojca Generała, stańmy teraz w prawdzie o nas samych i przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 1/3 gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pas rózgą żelazną,
i zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. Stoi Królowa po Twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i na koniucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie Twego piękna. On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. Stoi Królowa po Twojej prawicy. Córa królewska wchodzi. Złotogów odziana, w szacie wzorzystej do króla ją prowadzą. Za nią przywodzą do ciebie dziewice jej druhny. Stoi czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja.
została wzięta do nieba. Radują się zastępy aniołów. Alleluja! Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W postawie stojącej przyjmijmy błogosławieństwo Ewangeliarza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia, w apostolskiej posłudze
drodzy ojcowie i bracia zakonu świętego Pawła I Pustelnika, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, które jesteście świadkami miłości większej do Chrystusa wobec świata, a ubogacone w ostatnim czasie wspólnotą karmelitanek z Ukrainy, z diecezji charkowsko-zaporożskiej. Drogie wspólnoty rodzinne w jedności wiary w Chrystusa poprzez szczególne wstawiennictwo Maryi w niebo wziętej. Drodzy bracia i siostry pielgrzymi z różnych zakątków naszej ojczyzny i z zagranicy oraz łączący się z nami poprzez przekład rośni radiowych Jasna Góra, Radia Fiat, Telewizji Trwam, Telewizji Polskiej i sieci internetowych. Wchodząc dzisiaj na jasnogórski szczyt i wpatrując się z wiarą w oblicze Maryi wskazującej na Syna, stawiamy sobie fundamentalne pytanie. Jakie jest najgłębsza treść dzisiejszej uroczystości w niebo wzięcia wraz z duszą i ciałem Najświętszej Maryi Panny? I przyznajmy, że tylko w płaszczyźnie wiary i w perspektywie miłości Boga można próbować ogarnąć sens tego największego maryjnego święta. Wszystko zaczyna się dopiero rozświetlać od tego, że wiara, będąc łaską, jest jednym wielkim dziękczynieniem za dar Bożego Syna, który za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem z Maryi Dziewicy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Istotą tego święta jest więc wiara Maryi i miłość Chrystusa, która jest potężniejsza od zła i śmierci. Jaką odwagą wiary wykazała się Maryja, młoda dziewczyna z Nazaretu, kiedy niezwykłym posłuszeństwem wiary odpowiedziała Bogu na Jego tajemniczy, a zarazem trudny do zrozumienia w wymiarach natury kobiecej, plan zbawienia ludzi poprzez ciało i krew Chrystusa z niej zrodzonego. Wraz z jej krewną Elżbietą z Ain Karim odkrywamy głębię wiary Maryi, skoro Elżbieta napełniona Duchem Świętym wydaje okrzyk radości. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego żywota. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Magnifikat Maryi, który zapisał nam święty Łukasz w swojej Ewangelii, jest uwielbieniem Boga za Jego miłość miłosierną, która dźwiga człowieka z jego największych zagrożeń, jakimi są zło od początku stworzenia związane z diabelskim kłamstwem oraz śmierć jako konsekwencja budowania życia ludzkiego poza Bogiem. Od czasu Golgoty i zesłania Ducha Świętego Maryja stała się matką wspólnoty Chrystusowego Kościoła i dlatego jest z nami, jak śpiewamy w pieśni, w każdy czas, w szarości naszych dni, w codziennych troskach i niepokojach, w cierpieniach, ale również i w nadziei i radości życia. Nie zapominajmy, że Maryja według słów Apokalipsy świętego Jana, jej bezpośredniego świadka wiary, jest również obrazem Kościoła, który na ziemi rodzi wierzących w Chrystusa i staje do bezlitosnej walki przeciwko siłom wszelkiego kłamstwa, manipulacji, zła i śmierci. Ten Boży plan przedstawiony przez Jana w Apokalipsie dopowiedział święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, streszczając historię zbawienia. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, każdy według własnej kolejności.
Chrystus jako pierwszy, a wśród tych, co należą do Chrystusa, pierwszą w porządku łaski jest Jego Matka Maryja. Drodzy w Chrystusie, ogłaszając dnia 1 listopada 1950 roku dogmat wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Ojciec Święty Pius XII zdecydowanie podkreślił wobec zgromadzonych ponad 1600 biskupów wiarę całego Kościoła, że po zakończeniu biegu ludzkiego życia Matka Boga, Maryja Zawsze Dziewica, została wzięta do niebieskiej chwały wraz z duszą i ciałem. Tak więc wniebowzięcie Maryi jest szczególnym jej uczestnictwem w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, a zarazem uprzedzeniem zmartwychwstania nas samych i wszystkich, którzy przez wiarę należymy do Chrystusa. Głęboko i pięknie wyraził tę prawdę ksiądz Jan Twardowski w wierszu Milczysz ze mną. Pan uchronił cię i do końca zostawił zdrową. Tylko kiedy pukano, ciebie już nie było, bo to nie śmierć, ale miłość całą cię zabrała. Potwierdzamy dzisiaj, że tajemnica wniebowzięcia Maryi stanowi również Bożą, Chrystusową odpowiedź na pytania o sens ludzkich zmagań i że ostateczne słowo należy zawsze do Boga. Wiara daje nam nadzieję, że historia ludzka nie zmierza do jakiegoś absurdu trwających wojen ani katastroficznego nuklearnego końca. Drodzy bracia i siostry, dar czasu, który jest naszym udziałem, dar sierpniowych pielgrzymek, wpisuje się w poszczególne rocznice cudu nad Wisłą z 1920 roku, powstania warszawskiego 1944 roku, męczeńskiej śmierci świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego czy też świętej Edyty Stein w obozie w Auschwitz. Jak nie wspomnieć o zrywie polskiej solidarności lat 80. Nie dajmy się zainfekować jakąkolwiek historyczną demencją i zapomnieniem. Odczytujmy dobrze zarówno historię, jak i teraźniejszość. Te wspomniane wszystkie wydarzenia wybrane ukazują, że historia narodu zrosła się z Kościołem, który przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do zrozumienia tajemnicy dziejów, a wraz z nim weszła w naszą historię i naszą polską tożsamość Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła. Kościół w Polsce przez stulecia okazywał się główną ostoją polskości, zwłaszcza kiedy naszego państwa nie było na mapach Europy i świata w okresie zaborów czy okupacji. Tego dorobku dziejów przypieczętowanego w naszych czasach została posługa życia świętego Jana Pawła II czy błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego czy księdza Jerzego Popiełuszki. Tego dorobku nie wolno beztrosko odrzucać i, mówiąc wprost, zafałszowywać. Obecnie znajdujemy się w trudnym położeniu, że często nie wiemy, jak zabezpieczyć nasz byt narodowy, jakich sił szukać, na jakiej skale się oprzeć. Jesteśmy wśród lotnych piasków zmieniających się sytuacji i koniunktur i nie znajdziemy ani dla naszego bytu narodowego, ani dla kultury chrześcijańskiej innego oparcia jak zdrową rodzinę. Nie myślcie, że ktoś inny uratuje nasz naród.
nasz naród uratuje zdrowa, budująca na Bogu, Jego prawach i Ewangelii rodzina. Rodzice, nadeszła wasza godzina. I moi drodzy, stawiam pytanie. Czy wiecie, kto wypowiedział te słowa? Właśnie. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny roku 1957, a więc rok po uwolnieniu z internowania, te słowa wypowiedział dziś już błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. One dzisiaj powracają. Bo mijają pokolenia na ziemi polskiej. A widzimy, że tylko wiara w Boga, który daje nam życie, wbrew prawu śmierci, jest trwałym fundamentem życia ziemskiego i poręką dóbr, które Bóg nam przygotował w wieczności. I tak jak w 1920 roku cały naród włączył się w militarną walkę z bolszewikami poprzez trwanie na kolanach i z różańcem w ręku, przed Najświętszym Sakramentem. Tak i dzisiaj ku zaskoczeniu, a może nawet zawstydzeniu narodów Europy i świata, Polacy znów udostępnili swoje domy rodzinne, miejsca zakwaterowania Caritas, domy opieki, domy sióstr zakonnych, ojców Paulinów, wolontariat i różne miejsca przygotowane przez rząd i samorządy, szpitale, aby pomóc uchodźcom wojny na Ukrainie. Jak podają sondaże, około 80% Polaków zaangażowało się w tę pomoc bardzo konkretnie. Dlatego też ośmielam się to nazwać kolejnym cudem nad Wisłą, jak do tej pory, bez pomocy finansowej struktur władzy europejskiej. To jest cud. I znów zdumiewa świat i Europę polska solidarność, która oznacza jeden drugiego brzemiona noście, nigdy jeden przeciwko drugiemu. I o ile ten cud polskiej chrześcijańskiej solidarności jest dostrzegalny pomimo różnych uwarunkowań, to o tyle kolejny cud dzieje się po cichu, bo we wspólnotach rodzinnych czy w szpitalach, jak podała Rzeczpospolita, oficjalna liczba tak zwanych aborcji w Polsce w roku 2021, czyli pierwszym roku obowiązywania prawa Trybunału Konstytucyjnego, spadła 10-krotnie, jak w poprzednich latach. Według danych wykonano tylko 107 ustawowych zabiegów. Oczywiście środowiska proaborcyjne określają to liczbą hańby, zaskarżając te działania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A dobitnym słowem, które tutaj pragnę przypomnieć, przed laty dopowiada w tym temacie święty Jan Paweł II. W sprawie wolności, jako podstawowym prawie człowieka, nie wolno stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Święty Janie Pawle II, patronie rodzin, módl się za nami. Drodzy w Chrystusie, pozwólcie, że przywołam jeszcze jeden trudny temat testu wiary związany z naszą religijnością. W lipcu bieżącego roku ukazał się raport Centrum Badania Opinii Społecznej na temat polski pejzaż religijny z bliższego planu. Autorka tego raportu mówi,
W żartach czy na poważnie mówi się, że trzeba Panu Bogu dać szansę. W tym raporcie dostrzega się spadek religijności, zwłaszcza w pokoleniach od kilkunastu do 24 roku życia, co związane jest z pokoleniem rodziców urodzonych już po sierpniu 1980 roku. Coś podobnego z praktykami modlitwy i życiem sakramentalnym związana jest frekwencja z nauką religii w szkołach. I o ile w 2010 roku mówiło się o około 90%, to w roku 2021 ta liczba spadła do 54%. Według autorki raportu, żeby ten trend mógł się odwrócić, potrzebny jest wyniesiony z domu osobisty przykład i tak zwany kapitał religijny. Niewątpliwie czymś, co może nas radośnie zaskakiwać przy tym raporcie, to fakt statystyczny, nie uwzględniający kapłanów celebrujących czy osób konsekrowanych, że codziennie we mszy świętych, na mszach świętych na terenie Polski uczestniczy ponad 370 tysięcy osób. To rzeczywiście daje szansę Panu Bogu, że naród opowiada się po stronie Boga. Religia jest bowiem darem więzi osobistej człowieka z Bogiem, a nie jakimś produktem do konsumpcji, gdzie wybiera się to, co się podoba albo co jest smaczniejsze. Zakończmy więc nasze rozważanie refleksją historyczno-religijną z poezji Ilony Musioł. Jesteśmy narodem ciągle przywoływanym do porządku. Narodem potopu szwedzkiego, rozbiorów, walki o Warszawę i o wolność waszą i naszą. Narodem obozów koncentracyjnych, założonych przez wrogów, ale i świętego męczennika Maksymiliana i tylu innych. Jesteśmy narodem, który w 1978 roku dał światu Jana Pawła II. Narodem, którego kapłan w 1984 roku umarł po męczeńsku za prawdę, aby śmierć potwierdziła życie i abyśmy zrozumieli, że trzeba, że warto, pomimo że jest trudno, być Polakiem i chrześcijaninem. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas,
naszym Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bogu miłosiernemu, który z miłości przeznaczył nas dla siebie przez wstawiennictwo jasnogórskiej Matki, przedstawmy prośby i błagania całego Kościoła, a w szczególności pielgrzymów jasnogórskich, którzy wznoszą tutaj ku niebu swoją modlitwę. Przedstawiennictwo Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła. Módlmy się za jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, aby na każdym miejscu i w każdym czasie dawał świadectwo o nieskończonej miłości Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przedstawiennictwo Maryi, Królowej Apostołów. Módlmy się za Ojca Świętego, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wrocławia, wszystkich biskupów i kapłanów, by swoim nauczaniem i świadectwem życia utwierdzali w wierze wiernych powierzonych ich duszpasterskiej trosce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, módlmy się o nieustanną opiekę nad naszą Ojczyzną, aby zdołała przezwyciężyć wszelkie trudności i była wolna od konfliktów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki pielgrzymującego ludu, módlmy się za pielgrzymów jasnogórskich, a szczególnie przybyłych na dzisiejszą uroczystość, aby trud ich pielgrzymowania przyniósł trwałe duchowe owoce w życiu codziennym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez wstawiennictwo Maryi, wspomożycielki wiernych i królowej pokoju, módlmy się za ludzi żyjących na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi czy wojną, aby dzięki Bożemu błogosławieństwu i ludzkiej pomocy mogli przezwyciężyć swoje obawy i rozpocząć lepsze jutro w pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez wstawiennictwo Maryi, ucieczki grzeszników, módlmy się o przebaczenie grzechów i darowanie win wszystkim zmarłym, aby radowali się przebywaniem w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Wcielonego Słowa, módlmy się za nas samych, abyśmy czynili to, co mówi nam Jezus i zawsze pokładali naszą nadzieję w miłosierdziu Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Cię, przyjmij nasze prośby, w których zawierają się pragnienia i niepokoje człowieka naszego wieku. Wejrzyj na nie łaskawie i racz je wysłuchać za wstawiennictwem Maryi w niebo wziętej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Składamy na ołtarzu dary chleba i wina, które staną się ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Składamy nasz pielgrzymi trud, nasze intencje naszych rodzin, naszych wspólnot, całej naszej ojczyzny, ale w sposób szczególny składamy na ołtarzu nasze gorące serca, miłujące Boga i Matkę Najświętszą. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę z Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górem serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzisiaj została wzięta do nieba,
Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale. A dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy się Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Yassouaf, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach,
którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Za chwilę kapłani z Najświętszym Sakramentem udadzą się na plac przed szczytem, dlatego pozostańmy na swoich miejscach. Komunia Święta będzie udzielana przy chodniku, począwszy od figury Maryi Niepokalanej w kierunku Wałów Jasnogórskich oraz przy Wałach Jasnogórskich. Trwajmy w dziękczynieniu i uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że objawił nam swoją miłość w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który stał się dla nas pokarmem, dającym życie wieczne.
U drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie. U drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie, czekam na Twe zmiłowanie, któryś pod postacią chleba, któryś pod postacią chleba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. Ty hostyni jest Bóg żywy, ty hostyni jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy, choć zakryty, lecz prawdziwy. W tym najświętszym sakramencie, w tym najświętszym sakramencie, z nieba stawa w tym momencie, z nieba stawa w tym momencie. Jak wielki cud Bóg uczynił, jak wielki cud Bóg uczynił, że chleb ciało swe przemienił, że chleb ciało swe przemienił. A nam pożywać zostawił, a nam pożywać zostawił, ażeby nas przez to zbawił, ażeby nas przez to zbawił. Święty mocny, nieśmiertelny, święty mocny, nieśmiertelny, w majestacie swym niezmiernym, w majestacie swym niezmiernym. Aniołowie się lękają, aniołowie się lękają, gdy na Jego twarz patrzają, gdy na Jego twarz patrzają. Wszyscy niebiescy duchowie, wszyscy niebiescy duchowie, lękają się i królowie, lękają się i królowie. Niebo, ziemia ani morze, niebo, ziemia ani morze, pojąć co jest Bóg nie może, pojąć co jest Bóg nie może. Żaden z wojska anielskiego,
żaden z wojska anielskiego nie dostąpił nigdy tego, nie dostąpił nigdy tego, czego człowiek dostępuje, czego człowiek dostępuje, ciało i krew, gdy przyjmuje, ciało i krew, gdy przyjmuje. Ja nie godzien, Panie, tego, ja nie godzien, Panie, tego, abyś wszedł do serca mego, abyś wszedł do serca mego. Rzeknij tylko słowo swoje, rzeknij tylko słowo swoje, a tym zbawisz duszę moją, a tym zbawisz duszę moją. Kłaniam się Tobie samemu, kłaniam się Tobie samemu, bądź miłości w niegrzesznemu, bądź miłości w niegrzesznemu. Niechaj żyję z Tobą, Panie, niechaj żyję z Tobą, Panie, aż na wieki wieków, amen, aż na wieki wieków, amen. Zapraszamy kapłanów na lewą stronę placu. Zapraszamy kapłanów na lewą stronę placu. Thank you.
Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja. Powtórzmy. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, alleluja. Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, alleluja. Wychwalajcie Pana aniołowie Pańscy, alleluja. Wychwalajcie Pana zastępy niebieskie, alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, alleluja. Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, alleluja. Wychwalajcie Pana cztery pory roku, alleluja. Wychwalajcie Pana pogody i słody, alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja. Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, alleluja. Wychwalajcie Pana pagórki i góry, alleluja. Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, alleluja. Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja. Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi, alleluja. Wychwalajcie Pana pokorni i święci, alleluja. Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła, alleluja. Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć, alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, alleluja. Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi, alleluja. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem, alleluja. Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja.
Wraz z Maryją uwielbiajmy Boga za wielkie rzeczy, które uczynił nam Wszechmogący. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, Pan Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. Swej sługi pokorę, łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy bracia i siostry, z wdzięcznością przynieśliśmy do domu Bożego pierwociny kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, aby Bóg za przyczyną niebowziętej ustrzegł je od wszelkiej szkody i aby służyły człowiekowi i wszelkiemu stworzeniu. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku,
młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas niosących pełne naręcze dobrych uczynków przedstawi Tobie, Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ty, coś karmiła świata zbawienie, Ty nam jak matka daj pożywienie. Ty, coś karmiła świata zbawienie, Ty nam jak matka daj pożywienie. Niech grzech żywności nas nie zabija, broń nas od głodu, zdrowaś Maryja. Niech brak żywności nas nie zabija, broń nas od grzechu, zdrowaś Maryja. Po zakończonej Eucharystii tu na placu odbędzie się koncert dzieci laureatów Festiwalu Santa Maria w Częstochowie. Zachęcamy do pozostania. Bardzo serdecznie dziękuję za tę drogę do Matki, że wyszliśmy z tej izolacji zarówno zewnętrznej, wszelkich obostrzeń, jak i również izolacji wewnętrznej, kiedy możemy się znowu policzyć i stanąć tutaj przed obliczem Matki twarzą w twarz i wobec siebie nawzajem. Niech będą błogosławione wszystkie wasze drogi i te dookolne, i te powrotu dzisiaj do domów, aby radować się tajemnicą naszych wiecznych przeznaczeń w Bogu. Dziękuję wszystkim współpracownikom prawdy przekazującym nie tylko ten obraz, ale przede wszystkim modlitwę telewizji Trwam i wszystkim dziełom telewizji polskiej i sieci internetowej. Bądźcie pozdrowieni w naszym wdzięcznym sercem. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzy niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Boże, coś Polskie, przez tragiczne wieki,
tak dobiegła uroczystość Matki Bożej w niebo wziętej na Jasnej Górze, która zgromadziła setki tysięcy pielgrzymów. Pielgrzymów, którzy tutaj zaczerpnęli siły, ale też oddali cześć i chwałę tej, która jest naszą Matką. Którzy po drodze uświadomili sobie, jak pięknie jest wierzyć we wspólnotach. Którzy uświadomili sobie, jak pięknie jest modlić się, jaką siłę ma różaniec, jak drogi skracają się z najdalszych odległości tu na Jasną Górę, kiedy wędruje się z modlitwą różańcową. Także pielgrzymi odrodzili swoją pamięć. Dzisiaj zachęcają nas, byśmy zachorowali na bezbolesną chorobę amnezji, nie pamiętali swoich korzeni, swojej historii, swojej wiary. Wszystko to jest dla nas oczywiście nieuczciwe i niewłaściwie odrzucamy. Odrzucamy jak w blaskach jasnogórskiego spotkania, jasnogórskiej wielkiej twierdzy wiary i obecności naszej Matki. Matki, która ogarnia swoim płaszczem, dobrocią, serdecznością, miłością cały nasz kraj. Ale nie jesteśmy tylko tymi, którzy prosimy za swoje sprawy, za naszą ojczyznę. Jesteśmy tymi, którzy proszą, orędują za wszystkimi, za całym światem. Taka jest nasza powinność, odpowiedzialność za zbawienie wszystkich ludzi. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tutaj byli. Pozdrawiamy wszystkich, którzy razem z nami byli przy odbiornikach Radia Maria, a także telewizji Trwam. I zapraszamy na kolejne spotkania, na kolejne uroczystości. Dziękujemy ojcom Paulinom za gościnę i żegnamy się na chwilę tylko. Żegnamy telewizję w telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica z Jasnej Góry miał radość bycia tu i prowadzenia programu Ojciec Bolesław.